Pojawiło się pytanie o słupki reliefowe. Czy one mogą być bardziej reliefowe i mniej reliefowe i jak się wbijać i że w prostej szydełkowej chuście mój sposób wbijania nie jest sposobem, który jest praktykowany przez większość szydełkowego świata. Fakt, prawda, ale ma to swoje uzasadnienie. Różnica polega w sposobie, co łapiemy, czyli czy łapiemy tylko i wyłącznie łańcuszek, czy łapiemy całość, łącznie ze wszystkimi nitkami, które pod łańcuszkiem są. Wady i zalety ma każdy ze sposobów i pierwsza i podstawowa informacja jest taka, że żaden z nich nie jest lepszy ani gorszy. Musicie mieć świadomość, że można tak albo tak i musicie sobie wybrać, który sposób Wam odpowiada, zależnie od tego, z jakiej włóczki szydełkujecie, co szydełkujecie i jaki efekt chcecie uzyskać. Czyli zastanówmy się najpierw, jakie są te sposoby i zaraz Wam pokażę, więc popatrzycie sobie na to, jak się wbijamy w poszczególnych z nich, a potem sobie porozmawiamy o wadach i zaletach. Zacznijmy od pokazania takich słupków reliefowych, które będą nam, szydełkujemy po prawej stronie, a one będą nam wypychały łańcuszek do przodu, czyli oczywiście na prawą stronę. W najprostszej chuście szydełkowej wbijamy się od tyłu tylko pod oczko łańcuszka, wracamy, przeciągamy nitkę i robimy słupek. I znowu, tylko pod oczko łańcuszka z jednej, z drugiej strony słupka, przeciągamy i robimy słupek. Czyli to, co zostaje wypchnięte do przodu, to jest tylko i wyłącznie oczko łańcuszka, natomiast cała reszta nadal pozostaje niżej. I jak się dobrze domyślacie, prostszy sposób, który w prostej szydełkowej chuście nie był praktykowany, to jest wbicie się pod wszystko, czyli nie tu, a złapanie za cały słupek i wyrzucenie do przodu wszystkiego, co tam mamy. Czyli mamy taki efekt. Jeszcze raz, pod całość, czyli nie łapiemy żadnych pojedynczych nitek, żadnych pojedynczych oczek łańcuszka, tylko łapiemy cały słupek i wszystko, co jest powyżej tej wielkiej, dobrze widocznej dziury, wyłazi nam do przodu. Oczywiście pierwsza i podstawowa zaleta jest taka, że to jest szybsze i tutaj nie ma żadnej dyskusji. Jeszcze sprawdźmy, jak to wygląda, kiedy szydełkujemy w drugą stronę. Czyli jesteśmy po lewej stronie robótki, a to, co chcemy wypchnąć, ma się znaleźć po drugiej stronie, czyli po tej właściwej. W chuście prostej było tak, że znowu wbijałyśmy się tylko pod oczka łańcuszka. Pozostałe nitki zostawały poniżej, tylko pod oczka łańcuszka, czyli wbijając się w dosyć małą przestrzeń. W szybszej wersji będziemy się wbijać pod cały słupek, czyli wszystko, co jest powyżej, zostaje powyżej. I znowu, niewątpliwie jest szybciej i łatwiej. To teraz pytanie. Jakie wady i jakie zalety ma poszczególne sposoby robienia naszych reliefowych? No to zastanówmy się, jakie mają. O pierwszej i podstawowej już powiedziałam, o kwestii szybkości. Kiedy wbijamy się tylko i wyłącznie pod łańcuszek, czyli między nitki, robimy to wolniej i musimy bardziej uważać. Jeżeli wbijamy się łapiąc cały słupek, a wszystkie nitki zostają na górze, to idzie nam to znacznie szybciej. Czyli tutaj mamy plus, jeżeli chodzi o szybkość. Druga kwestia to jest kwestia włóczki. Przy mojej prostej chuście szydełkowej włóczka była zwarta i z dobrym skrętem, więc mogłam spokojnie pracować, wbijając się tylko pod łańcuszek, ponieważ było mi to łatwo zrobić. W tej chuście pracuję z włóczką, która skrętu nie ma w ogóle i rozwarstwia się na zasadzie swobodnego rozwarstwiania, więc w ogóle szydełkowanie z niej wymaga uwagi, a to oznacza, że będę szukała takich sposobów, żeby sobie uprościć pracę.
I właśnie cała ta chusta robiona jest słupkami reliefowymi, które są wbijane pod całość, żeby mi było łatwiej i żebym nie walczyła z nitkami, w które tak trudno się wbić poprawnie i czysto. Czyli kwestia włóczki. Im włóczka bardziej rozwarstwiająca, z tym większą radością sięgniemy po ten prostszy sposób wbijania się. Ale, no właśnie, ale, bo na razie mówię, że ten prostszy sposób jest szybszy, jest łatwiejszy przy trudnych włóczkach, no to jakie ma zalety? Dla mnie ma jedną wielką zaletę i to jest tak zwana zaleta czysto estetyczna. Czyli zobaczcie, co się dzieje tutaj. Ja tu nie mam ładnego, bo tu to jeszcze mam całkiem ładny łańcuszek. Natomiast tu zobaczcie, że nie mam ładnego łańcuszka, tylko jeżeli łapiemy za słupek cały, to wypychamy nie tylko łańcuszek, ale i nitki, które są wyżej. I wtedy bardzo często powstaje nam faktura znacznie wyraźniejsza, ale już nie taka ładna, bo ten łańcuszek zaczyna nam się przekręcać, bo jest tych nitek znacznie więcej niż kiedy łapiemy za sam łańcuszek. Więc zależnie od tego, czy łapiemy to od przodu, czy od tyłu, to albo pod spodem, albo na górze, zobaczcie, że mamy też widoczne wszystkie pozostałe nitki. I to przy blokowaniu minimalnie się wyrówna, tylko na przykład ta włóczka nie zblokuje się idealnie, bo to mieszanka z akrylem. Więc od razu wiem, że te cudawianki będą widoczne, tak samo jak te cudawianki. I to jest właśnie to, nad czym się zastanawiamy. Czy robiąc słupki czy półsłupki reliefowe, z jakiegoś względu potrzebujemy we wzorze idealnej linii łańcuszka. Jeżeli tak, to wbijamy się pod sam łańcuszek. Natomiast jeżeli ten efekt estetyczny nie musi być taki perfekcyjny, albo mamy taką włóczkę, to wtedy pomijając estetykę, której już nie będzie, możemy sobie pozwolić na to, żeby były też widoczne inne części tego słupka, pod który się wbijamy, czyli wszystkie poniższe nitki. To też oznacza, że mamy tak jakby grubszą fakturę, taką wyraźniejszą, mocniejszą, co w niektórych przypadkach może być plusem, bo gdybym się wbijała tutaj pod same oczka łańcuszka, to miałabym tutaj równiutkie, śliczne, idealne linie stworzone przez łańcuszki. A teraz te linie nie są takie idealne, ale za to są troszeczkę wyraźniejsze. Więc jak widzicie, to nie jest tak, że któryś z tych sposobów jest gorszy lub lepszy. Każdy z nich ma jakieś wady, jakieś zalety i każdy z nich tak naprawdę daje po prostu inny efekt. I to nad tym efektem należy się zastanowić, kiedy wybieramy sposób, w jaki będziemy się wbijać do robienia słupków czy półsłupków reliefowych. Ale jedna uwaga, jeżeli już wybierzemy ten sposób, to trzymajmy się go w całej robótce, w tych powtarzalnych elementach, żeby to wszędzie wyglądało identycznie. Czyli w każdym miejscu, żeby to było już takie samo, a nie zmieniało się, a już naprawdę niedopuszczalne by było, gdyby zmieniało się jeden słupek tak, drugi słupek tak, później kawałek jeszcze inaczej. To tak nie, bo zrobimy coś, co będzie naprawdę wyglądało nieestetycznie. Mam nadzieję, że wyjaśniłam kwestię robienia tych reliefowych słupków, że możemy po prostu różnie się w nie wbijać, uzyskując różny efekt, a Wy przy każdej robótce zastanówcie się, co jest dla Was szybsze, wygodniejsze, a może, akurat w tym przypadku nie, ale podejrzewam, że przy kolejnej chuście wrócę do wbijania się tylko pod oczko łańcuszka, ponieważ będę pracowała z nitką, która będzie bezproblemowa, w przeciwieństwie do tej, ale za to będzie mi zależało na tym, żeby linie, które tworzą te słupki reliefowe, były idealne. Wiecie już, jak wygląda różnica, a wybór zawsze należy do Was.